Miło, dzień dobry wszystkim. Jesteśmy już po pracy, minęło kilka dni i w końcu mamy jakiś dzień wolny, a że pogoda jest tak super, to wybieramy się w górki. Atakujemy dzisiaj szczyt Molden, 1116 metrów nad poziomem morza, a jest tam ponoć jeden z ładniejszych punktów widokowych na całą tą okolicę. No także myślę, że dobry start, żeby właśnie zobaczyć, w jakim miejscu nam przyszło teraz mieszkać przez ten miesiąc. Jesteśmy w regionie Vestland. To jest, no, Norwegia jest podzielona na regiony, tak jak Polska na województwa. I co ciekawe, jeszcze do niedawna, 2022 to był to region Sogn og Fjordane, ale w 2020 połączyli za pomocą referendum dwa województwa, Hordaland i właśnie Sogne, i zrobili jedno właśnie Vestland. Takich jeszcze ciekawostek to jest tutaj najdłuższy, znaczy się, fiord z Norwegii i największy właśnie w całej Europie, właściwie drugi na świecie, bo jest tylko jeden dłuższy fiord na Grenlandii, ale o fiordach to wam jeszcze potem poopowiadam. Powiem wam, w przewodniku czytałem, że wejście jest level medium, ale norweskie medium chyba jest troszkę inne niż polskie medium, ale dajemy radę. Tak, powoli zaczynają się wyłaniać pierwsze widoczki. Wychodzimy już z poziomu drzew i już naprawdę coraz więcej widać. Spójrzcie na to. Niesamowite. Ja piszę, że Niemcy. Nie, patrzcie, co znaleźliśmy tutaj w połowie, tak? Zgadza się? No, nie wiem, jakieś miejsce wyznaczone było na przerwę. I... taki zeszyt, w którym jest mnóstwo miejsc do wpisania się, jeśli chodzi o turystów zwiedzających. I właśnie wszyscy zapisują datę, w której byli, i imię i nazwisko oraz kraj pochodzenia. I to jest naprawdę bardzo fajna pamiątka. Totalnie cool, można się wpisać. Najstarsza data, taka, że da się to rozczytać. 30 kwietnia 2017. To właściwie nie aż tak dużo ludzi się wpisało. Może nie wszyscy się zorientowali, że tak trzeba zrobić. Możliwe. Okay. Tutaj za mną widać te takie wikińskie układanki z kamieni. Pewnie gracze Assassin's Creed Valhalla dostają na ten widok PTSD. Ale no, trzeba przyznać, że wygląda to bardzo ładnie. Wiem batona. C'est la vie. Co to znaczy spaj? I don't know. Spaj. No generalnie jesteśmy sobie na górce, wspinamy się, jest fajnie. Andrzej spotkał Niemców i pogadał po niemiecku trochę i się popisał. Ale wiecie co? Przez to, że nie ma aż tak silnego wiatru, który właśnie zazwyczaj tak szumi w uszach, to naprawdę można poczuć taką ciszę tutaj. Jak się tak naprawdę zatrzyma człowiek i po prostu zacznie słuchać, to jest tak bardzo cicho. Wow. Nie wiem, czy to widać jakoś dobrze na ekranie. A, chyba widać. Ale tutaj już zaczyna się śnieg. Jesteśmy wysoko. Ale mimo tego śniegu jest naprawdę, kurczę, ciepło. Nie można powiedzieć. Jak wchodziliśmy na Babią Górę, to... no okej, był też marzec, a nie lipiec. Ale jest tutaj naprawdę taki feeling dużo spokojniejszy, bo nie ma tego wiatru, który najczęściej powoduje to zimno. No ale już ciężko dychamy. Oczywiście trzeba być wierny ideałom, skarpety i sandały muszą być. Nie może to jest śmieszne, ale kurczę, to jest naprawdę turbo wygodna kombinacja. O wow! Dam z kamieni. Andrzeju, jak vlog. Zarobiście. No i udało się, jesteśmy na szczycie. Wow! Szybko zmiany garderoby nastała i jesteśmy! Także 1116 metrów nad poziomem morza, Molden zdobyty Jest kurczę tak przepięknie, to są takie widoki jak nigdzie indziej. Wow, miła. Nie patrzcie, jedzenie z takim widokiem. Tak jak wam wspominałem, z Molden jest piękny widok na Sognefjord, czyli najdłuższy fiord w Europie, liczący aż 203 km. I pomimo, że to Norwegia jest z fiordów znana, ponieważ na jej terenie jest ich zdecydowanie najwięcej, to jednak najdłuższy fiord znajduje się na Grenlandii, a jego długość sięga aż 350 km w głąb lądu. Zrobimy jeszcze szybkie napełnienie wody, bo tutaj na szczycie Molden, no prawie na szczycie, jest jeziorko wodne, w którym jest tak czysta woda, że nawet przez przezroczystą butelkę absolutnie nic z niej nie pływa i w smaku też jest dobra. Także wydaje mi się, że totalnie nie będzie problemu ją pić. No i teraz z napełnioną wodą przymierzamy się do powrotu, do drogi powrotnej. Schodzimy z Molden tą samą drogą, no bo na dole czekają na nas rowery. No przepięknie było. Czas na powrót. Słuchajcie, nie jestem pewny, ale wydaje mi się, że ta szara, nieregularna bryła na horyzoncie zagębne to może być lodowiec. Bo kierunek na mapie mi się zgadza, tylko odległość już niekoniecznie. Ale możliwe, że to jest Jostedalsbreen, czyli największy kontynentalny lodowiec w Europie. I to jest już drugie największe, kurczę. Dużo w Norwegii tych rzeczy. Najdłuższy fiord, największy lodowiec. Ciekawe. No, a jeszcze to sprawdzę, czy na pewno dobrze widziałem. Będziecie mieli tu gdzieś zaznaczone, czy to prawda, czy nie. Dziewczyny, to jest norweski żółk dla was. W ogóle jak byliśmy teraz w tych górach, to cały czas miałem wrażenie, że coś jest inaczej w stosunku do naszych polskich gór, ale nie miałem pojęcia i nie umiałem tego zidentyfikować. Ale teraz mnie naszło. Brak turystów. I właściwie to jestem strasznie zdziwiony, bo no, mamy teraz sobotę, jest środek lata i tych turystów po prostu jakoś bardzo nie widać. Mogę, myślę, że na palcach dwóch rąk policzyć, ile osób spotkaliśmy. To jest turbo mało, ale wydaje mi się, że może chodzić o to, że no, te fiordy i górki, no to nie jest jeden punkt na mapie Norwegii, tylko pół Norwegii tak wygląda, więc bardzo możliwe, że po prostu ilość turystów jest po prostu rozszczelona bardzo pomiędzy różnymi miejscówkami i w ten sposób w żadnym miejscu nie czuć takiego przeludnienia, co jest tak bardzo oczyszczające i fajne, że no super doświadczenie. Bardzo cichutko było w górach i pięknie. Udało nam się już zejść z góry, dotarliśmy do Marifiora, gdzie odbieramy sobie zaraz rowery. Ale jeszcze wam chciałem pokazać, że tutaj za mną jest hotel naszej znajomej i to właśnie ona nas sprowadziła tutaj do Norwegii na pracę. Pracowała tu w zeszłym sezonie, bardzo ładne z zewnątrz. Idziemy odebrać rowery i wracamy do domku. Tak, dotarliśmy do mieszkania, także będziemy na dzisiaj kończyć. Kurczę, w jedną stronę 4 godziny, w drugą 4, plus jeszcze jakieś nagrywki i posiedzenie na szczycie. I cały dzień zleciał. Także dzięki wam bardzo za oglądanie. Pamiętajcie o lajkach, subskrypcjach, komentarzach. Będę za to naprawdę bardzo, bardzo wdzięczny. Teraz jest seria z Norwegii, także jeszcze trochę tych filmów będzie. Zobaczcie w ogóle, jaką specjalnie tematyczną koszulkę z tej okazji sobie wziąłem z Mjolnirem. Także jeszcze raz dziękuję. Ja nazywam się Andrzej Chrust i widzimy się w kolejnym vlogu. Dzięki wam bardzo. Cześć! To jest żółk gnojarz. O! Mój Boże! O!